Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to nowa inicjatywa rządu. Działania pod nazwą Wspieraj Seniora ruszyły w całej Polsce. W ramach programu osoby powyżej 70 roku życia mogą liczyć na pomoc przy robieniu zakupów. Osoba, która potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów, powinna zadzwonić na ogólnopolski numer infolinii 22 505 11 11. Jej dane oraz potrzeby zostaną zapisane, zarejestrowane z systemu. Trafi to do konkretnego ośrodka pomocy społecznej i takie zgłoszenia my już dostajemy. W ciągu 3 dni trwania akcji takich zgłoszeń było 57. Wówczas pracownicy pomocy społecznej kontaktują się z tymi osobami, weryfikują, czy to jest pomoc faktycznie przy zrobieniu zakupów. Senior powinien przygotować listę zakupów, torebkę na zakupy oraz gotówkę, ponieważ pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmują się jedynie zrobieniem i dostarczeniem produktów. Robimy głównie zakupy spożywcze, zakupy przemysłowe, higieniczne, środki czystości, to czego seniorom brakuje w danym momencie. Jeżeli chodzi o wykupienie leków, oczywiście w sytuacjach awaryjnych także pomożemy, nie zostawimy seniorów samych sobie. Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. Na wsparcie w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zabezpieczono 100 milionów złotych.